Dzień dobry Państwu. Myślę, że już bliżej się nie muszę Państwu przedstawiać, bo chyba się już trochę znamy. Dzisiaj jestem trochę w trudnej sytuacji, ponieważ jak Państwo pamiętacie, poprzedni wykład dotyczył Indii, spraw duchowych, pięknych krajobrazów, różnych bardzo egzotycznej kultury. Natomiast ja będę Państwu mówił o rzeczach bardziej przyziemnych. One może będą mniej ciekawe, niemniej one po prostu nas dotykają i dobrze jest mieć pewną świadomość, co nas otacza, co nam zagraża, zwłaszcza, że dzisiaj i w ostatnich tygodniach, dniach te problemy się mocno, że tak powiem, ujawniły, czyli smog, tak popularnie zwany i wszechobecny w naszych aglomeracjach, zresztą nie tylko miejskich, bo również ten smog występuje w terenie, w aglomeracjach wiejskich i to postaram się Państwu powiedzieć, dlaczego również dotyka to zjawisko smogu i zanieczyszczenia atmosfery terenów wiejskich. Ale spróbujmy zacząć od początku. Jak to się zaczęło, skąd w ogóle się wzięło zatrucie, tak zwane ogólnie mówiąc, atmosfery? Proszę Państwa, trzeba sobie zadać pytanie, parę pytań na sam początek. Jak to się zaczęło, kiedy się zaczęło i jakie dziś mamy tego skutki? Pierwsze pytanie, to kim my jesteśmy? Na obecnym etapie i od pradziejów byliśmy obywatelami tego świata. A cóż to jest ten świat? Świat to jest ekosystem, powstały przez miliony lat, prawda, na naszej planecie zwanej Ziemią. I my jesteśmy, nasza planeta, na której nam mamy przyjemność bytować, jest częścią Układu Słonecznego. I oczywiście to życie biologiczne na naszej planecie zaczęło się dużo, dużo wcześniej niż pojawił się nasz praprzodek. Przez wieki na naszej planecie, na Ziemi, ukształtował się pewien ekosystem w sposób naturalny. I ten ekosystem składa się zasadniczo z dwóch części. Z biotopu, czyli to jest z przyrody nieożywionej, i z biocenozy, czyli z przyrody ożywionej. Razem to tworzy pewien ekosystem na Ziemi i od wielu, wielu wieków ten porządek jest ustalony, współdziałania czy współżycia tego systemu, ekosystemu tych dwóch części składowych, tej części ożywionej i nieożywionej. To był ten początek, tak to się zaczęło. Proszę Państwa, w tym naszym systemie ukształtował się pewien obieg materii. Mianowicie świat roślinny korzysta z energii słonecznej do swego istnienia i na bazie tej energii słonecznej poprzez fotosyntezę zużywa dwutlenek węgla, wydzielając tlen. Obok jest świat zwierząt, który również korzysta, oczywiście świat przyrody ożywionej, która korzysta również oczywiście z energii słonecznej, ale tutaj konsumpcja następuje tlenu, natomiast świat zwierzęcy, świat ożywionej przyrody wydala dwutlenek węgla. Ten dwutlenek węgla wraca do roślin, i tak ten obieg sobie trwa przez setki tysięcy lat. Oczywiście po drodze jeszcze mamy procesy, prawda, takie organiczne, jak gnicie organizmów i tak dalej, rozkład i elementy tego rozkładu wracają do gleby i znów stanowią pokarm dla roślin, czyli popularnie zwany nawóz. I tak cały czas to się pięknie odbywa.
Nie widzimy tu jeszcze czego, proszę Państwa? Nie widzimy jeszcze naszych praprzodków. Nie widzimy jeszcze człowieka. Jeszcze się nie pojawił. Czyli to jest ten zwykły, naturalny porządek rzeczy ukształtowany przez naturę. Zobaczmy dalej, co się to działo na przestrzeni następnych wieków. Dwa słowa może powiem o zachowaniu się w tym naszym ekosystemie, w przyrodzie poszczególnych jej użytkowników. Otóż jak zachowuje się świat roślin? Świat roślin rozwija się poprzez kod genetyczny. Wszystkie rośliny mają zakodowany, prawda, sposób rozmnażania, sposób wzrostu, kiedy idą w sen zimowy i tak dalej. To mają zakodowane i na podstawie tak zwanej informacji genetycznej ten świat roślin istnieje i się rozwija. Świat zwierząt, proszę Państwa, już trochę jest bardziej skomplikowany, bo zachowaniem zwierząt w przyrodzie, czyli wszystkich istnień żywych, nie tylko kieruje kod genetyczny, ale jeszcze instynkt, prawda? Zwierzęta mają jeszcze instynkt, czyli jest to wyższa forma życia niż świata roślinnego, prawda? No i tu mamy pokazane, jak jest bogaty ten świat przyrody ożywionych, tych zwierząt, ile tych gatunków zwierząt, ptaków, żyjących w wodach, ryb i tym podobnych. To jest przeogromne bogactwo i to sobie wszystko pięknie współistnieje. Proszę Państwa, no a jak zachowuje się w ekosystemie człowiek? No wszystko było jakoś w porządku, dopóki nie pojawił się ten człowiek. Jak on się pojawił, no to zaczęły się problemy. Dlaczego? No trudno powiedzieć, ale jednak człowiek sam sobie stwarza te problemy. Otóż co nas różni od świata zwierząt, od świata roślin? Co człowieka różni? Tamte dwie części ekosystemu kierowały się, pierwsze rośliny, tylko kodem genetycznym. Świat zwierząt wzbogacił się o instynkt plus ten kod genetyczny. A co człowiek ma więcej niż te pozostałe składniki ekosystemu? Ma rozum, proszę Państwa. Czyli człowiek korzysta zarówno z kodu genetycznego, bo go mamy, prawda, w genach. Mamy instynkt, bo też, prawda, ten instynkt działa. Niemowlę instynktownie szuka, prawda, pokarmu. Natomiast oprócz tego mamy rozum. No ale pomimo, że mamy ten rozum, to nie wszystkie zachowania człowieka były rozumne i rozsądne, co postaram się w dalszej części wykładu Państwu pokazać. I ten człowiek na samym początku, proszę Państwa, on jeszcze tej całym ekosystemowi dużo szkód nie narobił. No chodził sobie tam, prawda, z tą maczugą, coś upolował, zjadł na surowo w tej jaskini gdzieś tam, sobie jakieś legowisko zrobił i było wszystko ok. Natomiast całe zło kiedy się zaczęło? Kiedy pojawił się ogień? A czy ktoś wynalazł ogień? Chyba nie. Nie ma na to dowodów. Sądzę, że ogień wynalazła sama przyroda, no bo do dziś takie zjawiska przyrodnicze mamy, jak uderzenie pioruna, które potrafi spowodować pożar. I prawdopodobnie tak mówią przesłania historyczne i prehistoryczne, że człowiek na początku, jak się zetknął z ogniem, to się go wystraszył siłą rzeczy. Wszystkiego nowego to najpierw się wystraszymy takiej nowości. Natomiast w pewnym momencie ten człowiek stwierdził, jak ten las tam gdzieś w jego okolicy zapłonął od tego pioruna, że ten ogień, no, jak się za blisko podejdzie, to jest straszny, ale tak z dala to tak ciepełko ładne bije od niego, że to może by się to przydało, prawda? Jak poszedł dalej na to pokorzelisko prawdopodobnie,
to proszę państwa, w tym pogorzelisku znalazł jakieś upieczone mięsko. No bo przecież ówczesny człowiek żył z polowania. Co upalował, to zjadł. Oprócz tam, że jeszcze jakieś jagody, prawda, spożywał owoce. Ale jednak mięso mu było potrzebne. I stwierdził, no, dlaczego się połakomił na to pieczone mięsko tam zwęglone. No bo nie miał co żywego upolować, bo to wszystko spłonęło w tym lesie, prawda. No to z głodu chwycił to zwęglone, półzwęglone mięsko. No i stwierdził, że to się łatwiej zjada niż surowe. To może trzeba by z tego skorzystać. Zaczął główkować. I tak, proszę państwa, zaczęło się całe ludzkie i ziemskie nieszczęście. Człowiek zaczął ujarzmiać ogień. Ujarzmił go do, żeby w jaskini było mu cieplej, rozpalił ognisko. Zaczął spożywać gotowane czy pieczone potrawy i tak dalej. I okazuje się, że zaprzyjaźnił się z tym ogniem. Ujarzmił go i zaprzyjaźnił się z tym ogniem. Ten ogień pozwalał mu żyć o wiele wygodniej, przyjemniej, ale miało to też skutki ujemne. Bo proszę państwa, z czym się wiąże ogień i działanie ognia na czym polega? No coś się spala. Ta energia, która powstaje przy spalaniu, energia cieplna, ona również, że tak powiem, w procesie tego spalania wytwarza różne inne substancje. Nie wszystkie te substancje wydzielane w czasie spalania, emitowane, są korzystne dla ekosystemu. Ale głównym elementem spalania czegokolwiek, czy to będzie drzewo, czy paliwa kopalne, czy inne, zawsze to są organiczne, że tak powiem, substancje na bazie węgla i z tego spalania zawsze wydziela się, proszę państwa, dwutlenek węgla. I teraz popatrzmy, co się stało. Normalnie, gdy jeszcze nie było działalności człowieka i ujarzmienia ognia, mieliśmy ten obieg w przyrodzie taki, że rośliny wytwarzały tlen, a spożywały dwutlenek węgla. Świat roślinny, świat zwierzęcy odwrotnie, spożywał tlen, a wydzielał dwutlenek węgla, kółko się zamykało. Przyroda była w jako takiej równowadze. Natomiast kiedy człowiek ujarzmił ogień i zaczął wykorzystywać energię spalania do różnych celów, pojawił się dodatkowy strumień dwutlenku węgla do atmosfery. Ten proces trwa do dziś. Zaczął się niewinnie tam od tego pierwszych ognisk, że tak powiem, w jaskiniach, jak sobie ludzie rozpalali, jak się ogrzewali, zaczęli gotować, smażyć, piec i tak dalej. To był na początku, to był cienki strumyczek tego dodatkowego dwutlenku węgla ze spalania. Ale z biegiem lat, z biegiem rozwoju cywilizacji, ten strumyk dwutlenku węgla cały czas rosnął i rośnie do dzisiaj. I proszę państwa, to jest to podstawowe zakłócenie systemu, ponieważ tu po tej stronie nie powstał żaden dodatkowy odbiorca dwutlenku węgla. Czyli tego dwutlenku węgla my dokładamy, dorzucamy ciągle do ekosystemu. Prawda? Co to powoduje? W skrócie mówiąc, ten dodatkowy strumień dwutlenku węgla. Proszę państwa, my istniejemy na naszej planecie Ziemi też dzięki promieniowaniu słonecznemu. Bez tego promieniowania byśmy tutaj, nie powstałaby w ogóle przyroda i tak dalej. I to promieniowanie słoneczne dociera do Ziemi. Część tego promieniowania jest absorbowane przez Ziemię i Ziemian, czyli wszystkie organizmy na Ziemi żyjące. My też często lubimy się wygrzewać na słoneczku, na plaży i korzystamy z tego ciepła słonecznego. Część tego ciepła słonecznego odbijana jest od powierzchni Ziemi i z powrotem idzie w kosmos. Natomiast ta dodatkowa porcja dwutlenku węgla, jaką my dostarczamy poprzez konsumpcję energii coraz większą,
ona powoduje, że tworzy się taka warstwa gazów nad powierzchnią Ziemi, przez którą nie mogą się przebić te promienie słoneczne odbite od Ziemi. I one powodują ciągły wzrost temperatury. Oczywiście to jest proces bardzo powolny i to jest ten efekt cieplarniany. Drugim efektem, proszę Państwa, związanych ze spalaniem wszelkiej, pozyskiwaniem energii i spalaniem, prawda, związków organicznych związanych z węglem, jest przecież również powstawanie pyłów, to raz. Dwa, oprócz w procesie spalania, o czym będzie za chwilę, oprócz dwutlenku węgla powstają jeszcze inne substancje, takie jak tlenki azotu, dwutlenek siarki, bo niektóre paliwa zawierają siarkę. I te, że te elementy dodatkowe emitowane poprzez spalanie do atmosfery, poprzez reakcje chemiczne z parą wodną, która jest w atmosferze, również przy spalaniu, ja może nie wspomniałem o tym, również powstaje para wodna. Nie wiem, czy Państwo sobie nawet nie zdają sprawy, ci, którzy może tam chemii nie, bo nie wszyscy muszą być znawcami chemii i zjawisk chemicznych i reakcji chemicznych, że w procesie spalania powstaje również woda. Co możemy zaobserwować, że czasami leci biały dym? To nie jest dym, tylko para wodna z komina. Również jak Państwo odpalacie swój samochód, rano zwłaszcza, to widać, jak go odpalimy na powietrzu, to jak pójdziemy do tyłu, wysiądziemy, to z rury cieknie woda. Zauważyliście to Państwo? I nieraz, no można by pomyśleć, cholerka, ja mam chyba jakąś awarię, prawda? Chłodnica mi, woda z chłodnicy, skąd tam woda się bierze, prawda? Z tego silnika. To jest efekt, że ta rura, ten cały tłumik wydechowy jest zimny. Ze spalania benzyny powstaje też dwutlenek węgla i woda. I ta w postaci pary wodnej, ta woda się skrapla w tym zimnym tłumiku i cieknie woda. Także nie należy przerażać się, że to samochód zepsuty, to jest proces naturalny. I mieszanina tych pyłów i gazów, zwłaszcza tlenków azotu i dwutlenku siarki, z parą wodną zawieszoną, że tak powiem, w powietrzu, w atmosferze, tworzą, że tak powiem, kwaśne chmury i kwaśne deszcze. I to jest ten powód powstawania smogu, prawda? Czyli mamy nasza konsumpcja energii związana z naszym wygodą życia, rozwojem cywilizacji, powoduje ogromne ilości dodatkowej emisji dwutlenku węgla i substancji pochodnych ze spalania, jak tlenki azotu, dwutlenek siarki i pyły, prawda? A to z kolei robi i efekt cieplarniany, i smog, bo te ciepłe deszcze, zwłaszcza kiedy mamy te kwaśne deszcze, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z niżem, prawda, atmosferycznym na danym terenie, powodują, że to wszystko opada nam na nasze głowy, prawda? I wtedy to czujemy, i to czujemy zarówno w aglomeracjach dużych, jak i małych, o czym będziemy też za chwilę mówić. Jeszcze raz mamy, proszę Państwa, ten, a nie to, nie to. O, to. Proszę Państwa, teraz jeszcze kilka słów. No może to jest trochę zawiłe, może trochę tej techniki za dużo, no ale staram się Państwu przybliżyć to wszystko, co nas otacza, żebyśmy wiedzieli, jak się w tym poruszać, przed czym się chować, przed czym się chronić i jak pewnym rzeczom zapobiegać. Mamy jeszcze raz ten obrazek, prawda, jak ten wytwarzamy poprzez spalanie różnych substancji, ten dodatkowy strumień emisyjny dwutlenku węgla i substancji pochodnych. Tu mamy, prawda, pokazane
wyszczególnione główne składniki emisji pochodzącej ze spalania, czyli mamy tlenek węgla, czyli czad, mamy ten dwutlenek węgla, mamy dwutlenek siarki, tlenki azotu, węglowodory nienasycone, no i pyły, pyły wszelkiej maści. Proszę Państwa, tu pokazujemy na tym obrazku tak poglądowo, ile wydziela się dwutlenku węgla z poszczególnych paliw na jednostkę wyprodukowanego ciepła. I proszę Państwa, najmniej wydziela się dwutlenku węgla na jednostkę wytworzonego ciepła z gazu ziemnego. Z paliw ciekłych już jest dużo więcej, a z węgla dużo, dużo więcej. Czyli można domniemać, że oczywiście najkorzystniej, jeśli chodzi o emisję, by było używać powszechnie gazu ziemnego i nikt temu może nie jest i przeciw, tylko że no nie wszędzie mamy dostęp do tego gazu ziemnego. Żebyśmy mieli wszyscy dostęp do gazu ziemnego, musi istnieć tak zwana no, sieć przesyłowa i te, do każdego palenistka, do każdego domostwa, żeby ten gaz docierał. Ale mamy świadomość, że taka mniej więcej gradacja jest między paliwami, jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla. Proszę Państwa, teraz kilka słów może o rodzajach tej niskiej emisji. No bo jak mówiliśmy, ogólnie ze spalania powstaje energia. Ta energia jest konsumowana przez różne środowiska, czyli przez różnych konsumentów, przez ludność, przez przemysł. I teraz można tak, do mnie badania wykazały statystyczne, że około 10% emisji powstaje z komunikacji, czyli z jazdy, z poruszania się samochodami, koleją, no wszystkim, co wiąże się z przemieszczaniem. To jest w ogólnym układzie, to jest około 10%. Emisja dla potrzeb energii cieplnej, proszę Państwa, to jest 80%. Pozostałe, no to jest tam kilka procent emisja, że tak powiem, przemysłowa i emisja naturalna to są również, bo jeżeli w glebie rozkłada się coś, fermentuje, to również wydzielany jest dwutlenek węgla. I teraz, proszę Państwa, pokazuje nam to zestawienie statystyczne, że może tak nieraz psioczymy, że ten przemysł tak dużo truje, a jego udział jest tylko 5%. Więcej, dwa razy więcej jest komunikacja wydziela. Natomiast no, najwięcej zużywamy energii na ogrzewanie, na ciepło. I to jest te 80%, czyli to jest ten czuły punkt, prawda, który najbardziej, że tak powiem, zatruwa i przyczynia się do tej emisji. I w tym my mamy swój udział, bo przecież to my wszyscy razem i każdy z nas z osobna, no lubi to ciepło, dobrze się czuje w ciepłym, prawda, nie chcemy marznąć. Proszę Państwa, tu obok pokazałem, są ile można zaoszczędzić w poszczególnych, że tak powiem, branżach tej emisji, jeżeli się będzie racjonalnie gospodarować. Natomiast tu chciałem Państwu pokazać, ponieważ no, my do celów tych energetycznych zużywamy różnych paliw. Jeśli chodzi o emisję dwutlenku węgla, już teraz szczegółowo na jednostkę uzyskanego ciepła, to popatrzmy tutaj, najwięcej tej emisji daje węgiel brunatny, potem węgiel kamienny, olej opałowy,
mniej, olej opałowy lekki jeszcze mniej, najmniej gaz ziemny. Czyli powtarza się to, co już kiedyś tam mówiliśmy, że najlepiej by było stosować wszędzie gaz, ale to jest technicznie jeszcze niemożliwe. Wrócimy do tego. Natomiast teraz, proszę Państwa, mamy inny obrazek, jeśli chodzi o średnią emisję pyłów, prawda, do atmosfery przy spalaniu różnych paliw w różnych paleniskach. Bo gdzie my tego. Trzeba sobie jeszcze jedną definicję, jak gdyby powiedzieć. My spalamy. Jeżeli mówimy, że coś spalamy, to musi do tego spalania musi istnieć co? Palenisko, ogólnie rzecz biorąc. Jeszcze nie nazywamy tego ani piecem, ani kotłem. Musi istnieć jakieś palenisko, prawda? I ten rodzaj paleniska będzie zależeć od rodzaju paliwa, jakie chcemy wykorzystywać. I teraz, proszę Państwa, tutaj jeśli chodzi o te pyły. Takim dosyć prymitywnym, prostym paleniskiem jest kominek pierwotny. Czyli to jest kominek pierwotny, to jest kominek, który nie miał jeszcze tej szyby. W starszych domach były takie kominki, jak to się mówi, otwarte. Czyli tam się napaliło, on pełnił rolę takiego ozdobnika, a jednocześnie dawał ciepło, tylko że uzysk tego ciepła z tego kominka to był około 30%, resztę szło w komin. Nowsza generacja kominków, tak zwane wkłady kominkowe z szybą, to tutaj ta emisja jest, proszę popatrzeć, już dużo mniejsza, a jednocześnie sprawność uzysku ciepła jest dużo większa, bo jest rzędu 80%. I tu już jest możliwe, dlaczego tutaj ta emisja jest dużo mniejsza? Bo tu już możemy regulować poprzez regulację szybrem i dopływem powietrza ilość powietrza doprowadzoną do spalania, czyli mniej powietrza, mniejsze zapylenie, lepsze spalanie. To są te dwa pierwsze paleniska. I teraz mamy następne palenisko w postaci zwykłego pieca węglowego, centralnego ogrzewania, tak zwanego pieca pierwszej generacji. Czyli takich pieców jeszcze mamy, że tak powiem, w użytkowaniu praktycznym, zwłaszcza na wsi, jeszcze około 3,5 miliona takich palenisk starej daty, gdzie, jak to się mówi, to tak był smoluch, się mówiło na nim. Bo tam człowiek się usmolił, nim to rozpalił. Po tym jedynie, co mógł robić, to dokładał tego opału, prawda, regulacji automatycznej żadnej. No i jego emisja była dosyć duża. Powstały nowej generacji piece na węgiel, które już mają inaczej skonstruowane palenisko. Sprawność tamtych starych pieców to jest rzędu 30-40%. Nowa generacja to są piece o sprawności spalania rzędu 80%. I tu już emisja jest dużo mniejsza. Oczywiście dużo mniejsza emisja będzie z palenisk olejowych, czyli z pieców olejowych, a jeszcze mniejsza z gazowych. Ale już tu widzimy na tym przykładzie emisji pyłów, że im nowsza konstrukcja paleniska, tym mniejsza emisja. Dwa słowa jeszcze może o tym powiem, bo będę tego terminu używał, sprawność spalania. Co to jest? Sprawność spalania to jest mniej więcej stosunek paliwa włożonego do ciepła uzyskanego, bo każde paliwo ma swoją tak zwaną wartość kaloryczną, czy wartość opałową, że z kilograma tam węgla, czy oleju, czy z kilograma powiedzmy drewna można uzyskać określoną ilość ciepła. I ile tego ciepła będzie przez nas skonsumowane, a ile pójdzie w komin, bo całkowita ilość ciepła z tego paliwa to jest te 100%, a to co my naprawdę uzyskamy, to jest ta nasza sprawność. I starej generacji urządzenia grzewcze, piece miały tą sprawność na poziomie 40-50%, nowe mają na poziomie 80-90%. Idźmy dalej.
To już wiemy, że z poprzednich tych, że głównie konsumpcja energii powoduje ten dodatkowy wzrost emisji pyłów i gazów spalinowych. Natomiast teraz popatrzmy, na co my w życiu osobistym, naszym, codziennym zużywamy tą energię. Proszę Państwa, i tu znowu potwierdza się, że na ogrzewanie zużywamy w swym bytowaniu 70% energii całkowitej. Na ciepłą wodę, na potrzeby ciepłej wody tylko 15%, gotowanie posiłków 7%, urządzenia elektryczne w domu konsumują 5%, oświetlenie to jest 2%. Taka jest struktura spożycia energii przez nas, konsumentów. I to nam mówi, że największe rezerwy są gdzie? W systemach grzewczych. Że tutaj każde działanie zmniejszające ilość spalanych paliw na ogrzewanie przynosi korzystne efekty, zarówno ekologiczne, bo mniejsza emisja, jak i ekonomiczne, bo im mniej czegoś spalamy, tym mniej nas to kosztuje. A że energia kosztuje, to już wszyscy dokładnie wiemy. Można powiedzieć tak, no, pewne działanie bardzo proste można wykonać. Jeżeli w domu obniżymy swoim temperaturę powietrza w mieszkaniu o jeden tylko stopień, to zyskamy, proszę Państwa, mniejszą emisję CO2 o 300 kg rocznie. 70% gazów spalinowych emitowanych do atmosfery są to gazy emitowane z systemów grzewczych, czyli widać, że ogrzewanie tutaj decyduje, nasze ciepłolubne sprawy decydują o tym, prawda, ile tej emisji jest. Tu jest takie hasło, proszę Państwa, że oszczędzać warto, bo żeby była mniejsza emisja, proszę Państwa, to potrzebne są różne działania. Niektóre działania wiążą się z kosztami, natomiast należy od czego zacząć? Od działań bezkosztowych. Zacznijmy od tego. Co to są działania bezkosztowe? To są działania typu oszczędzaj. Bierz tylko tyle energii, ile naprawdę potrzebujesz. To tak jak jest jak i z jedzeniem, proszę Państwa. Jedz tylko tyle, ile naprawdę twój organizm potrzebuje. Bo jeżeli, jak to się mówi, przejesz się, to będziesz, raz, że cię to drożej kosztuje, dwa, będziesz chory. No i wydam dodatkowo na odchudzanie. Proszę Państwa, żeby tak troszkę oderwać od tego, kiedyś spotkałem się w dzieciństwie, to było w jakiejś tam przychodni, mama mnie zawiozła, byłem tam chory, w jakiejś tam kolejce się czekało, jak zwykle u lekarza, i tam wisiały jakieś różne hasła, bo to jeszcze było dawno. Teraz zresztą nie hasła wiszą, a ulotki rozdają. Ale ja z nudów tam przeczytałem takie i zapamiętałem, nie wiem dlaczego, takie jedno hasło, że by ludzie tak obawiali się przejedzenia, jak się obawiają przeziębienia, to chorób byłoby o połowę mniej. Nie wiem, no tak to zapamiętałem. I teraz mi się to z tym kojarzy. Żeby ludzie oszczędzali, racjonalnie konsumowali tylko tyle energii, ile jest naprawdę im potrzeba, to emisji by było sporo mniej, a ludzie by byli bogatsi. Jakie można zastosować, proszę Państwa, w skrócie mówiąc, takie bardzo proste zabiegi, żeby pomóc sobie i otoczeniu? Po pierwsze, proszę Państwa, przykręcić grzejniki o ten jeden stopień, bo znowu istnieje takie coś, pojęcie temperatury optymalnej dla życia. To jest, mówi się, i to medycyna potwierdza, i tak dalej, że to jest około 21,5 do 22 stopni maksimum.
już 23-24 powoduje, że jesteśmy przegrzani. To tak, jakbyśmy byli przejedzeni. Z kolei niżej, no to jest tak trochę, nie każdy znosi taki chłód, powiedzmy w granicach 19-20 stopni. To mówi się, że jest chłodno, aczkolwiek no, są narody zimne, takie jak Anglicy, prawda, Skandynawowie, to oni mówią, że no, za gorąco jest 20 stopni. Ale my jesteśmy, mówmy o tym, co nas otacza i to, do czego się przyzwyczailiśmy. Czyli te 21,5. I gdybyśmy zadbali o to, żeby nie przegrzewać naszych pomieszczeń i nie przegrzewać siebie, bylibyśmy zdrowsi i bogaci. Drugim takim elementem na co dzień bezkosztowym, umiejętne wietrzenie pomieszczeń. Wiadomo, że trzeba wietrzyć, ale znowu z sensem, krótko, intensywnie, a nie, że na cały dzień otwieramy okno, a potem to się wyziębi wszystko i potem musimy to rozgrzać od początku nasze pomieszczenia. No i ten ważny element, który już taki bezkosztowy może nie jest, że raz, paleniska powinny być kontrolowane. Proszę Państwa, ja do tego wrócę przy kominiarzach, bo o kominiarzach też będę mówił, bo chciałbym, żeby ktoś nam przyniósł szczęście, no to przywołamy kominiarza na tą okoliczność. Kiedy już wyczerpiemy, że tak powiem, wszystkie racjonalne sposoby oszczędzania i gospodarowania energią, pozostanie nam jeszcze co? Ewentualna działania inwestycyjne. I tutaj zwrócę na to uwagę, że tutaj jest powiedziane wymiana starych urządzeń grzewczych na urządzenia nowej generacji. Czy to się opłaca? Udowodnię później na następnych slajdach, że to się opłaca. Proszę Państwa, już idziemy w kierunku tym, żeby zacząć liczyć na poważnie. Proszę Państwa, tutaj mamy, może wykreuję, ja mówiłem, że wykład będzie trochę nudny, o Indiach był fajniejszy na pewno, ale popatrzcie Państwo, tutaj mamy koszty ogrzewania dla różnych paliw. Koszt energii dla ogrzewania. Najtaniej wychodzi nam węgiel, najdrożej gaz ciepły. Potem jest drewno, gaz sieciowy, brykiet, tak, ciepło z sieci, no bo część z nas korzysta z ciepła z sieci. To jest, jeżeli mieszkamy w bloku jakimś czy na osiedlu, no to tam nam już grzeje ciepłownia, my już nie palimy, ale tam palą, prawda? I to kosztuje. Prąd, nocna taryfa, olej grzewczy już jest droższy. Prąd na dwie taryfy jeszcze droższy, jednotaryfowy jest najdroższy. Proszę Państwa, więc widać tutaj, że dla nas konsumenta najtańszym paliwem byłby węgiel. I tutaj parę słów trzeba wyjaśnienia, bo nie tylko, że jest najtańszym paliwem, ale jest paliwem, które co mamy. Bo gazu mamy mało, musimy kupować. Innych składników, takich jak olej grzewczy, też musimy kupować. Węgiel mamy i prawda, i do tego węgla jeszcze wrócimy, że powinniśmy go szanować. Co prawda w ostatnim czasie różne gremia próbowały nam ten węgiel obrzydzić. Próbowały nam wmówić, że węgiel jest B, porzucić, zaorać nasze kopalnie, nasze górnictwo, górników wyrzucić na bruk gdzieś tam, bo my będziemy nagle sobie tutaj, prawda, czym innym się ogrzewać. Tylko kto za, nie powiedziano nam, kto za to zapłaci. Ile nas to będzie kosztować? Tego już nie powiedziano. Także, proszę Państwa, racjonalne gospodarowanie energią
to są dwa, mamy dwa czynniki. Ekologiczny, że mniejsze emisja CO2 i mniejsze obciążenie środowiska, i ekonomiczny, mniejsze zużycie, mniejsze wydatki, mniejsze obciążenie portfela. Oczywiście często już mamy zdefiniowane paliwo, z którego korzystamy, prawda? Bo mamy albo ten węgiel, zwłaszcza w terenach wiejskich, to nadal króluje ogrzewanie i stare piece węglowe. I tam choćbyśmy się nie wiem jak starali, nie wiem jakie zarządzenia by były wydane, to nagle ni stąd ni zowąd nie powstanie sieć gazowa dla wszystkich. Bo to są lata potrzebne na to, żeby taką sieć do każdego domostwa na wsi zbudować. Czyli będziemy mówić nadal o tym, że węgiel jest tym naszym podstawowym paliwem. Parę słów o tym ogrzewaniu, zwłaszcza węglem, w związku z powyższym, no jak to jest nasze główne paliwo. Proszę Państwa, to tak dla przypomnienia. Jakie były nasze pierwsze paleniska znane? Koza. Druga koza. Dobra. Proszę Państwa, powiem tak, ponieważ przez kilkanaście lat zajmowałem się projektowaniem, budowaniem źródeł ciepła, ekologicznych źródeł ciepła i w związku z tym brałem udział w różnych wystawach i do dzisiaj w swoim ogródku mam taką i taką kozę, bo woziłem te kozy na różne wystawy, żeby pokazać, jak było, a jak może być. Mają swój urok. Dalej po tym pojawiły się różne piece takie z bezpośredniego ogrzewania, czyli nie było jeszcze centralnego ogrzewania, było jakieś palenisko niekonieczne z szybką i tam żeśmy palili, ogrzewali, prawda, sobie pomieszczenie. Były, co? Pamiętamy? Westfalki, prawda? Potem w tych westfalkach montowano podkowę, żeby ogrzewała chociaż jedno pomieszczenie. Były, co? Przepiękne piece kachlowe. Były? No widzicie Państwo. No i teraz już idziemy do współczesności. Były kominki z tym paleniskiem otwartym. Potem pojawiły się kominki z paleniskiem zamkniętym, ozdoba salonów i tak dalej, przyjemne, przepiękne. A o trociniakach, no może zapomniałem. Też było trochę. Tutaj mamy pokazane całą gamę nowoczesnych palenisk, nowoczesnych pieców na olej, na węgiel i tak dalej, różnych firm. Proszę Państwa, cofniemy się jeszcze. To były jeszcze do tego momentu, to były wszystko piece, czyli bezpośrednie ogrzewanie. Nie było czynnika pośredniczącego, tak jak woda, czyli nie było jeszcze centralnego ogrzewania. Na pewnym etapie rozwoju naszego pojawiło się centralne ogrzewanie i pojawiły się piece centralnego ogrzewania. W piwnicach tam gdzieś montowane, prawda? Wiele tych pieców do dzisiaj jeszcze tam jest. Wiele tych pieców konstruował jakiś domorosły ślusarz ze szwagrem w garażu, prawda? Bo w sprzedaży ich tak nie było, dopasowywali, pospawali i do dziś jeszcze niektóre grzeją. I wychowaliśmy się może przy takich ogniskach. Ich cechą jest to, że nie posiadały żadnej regulacji poza regulacją szufelkową, czyli ciepło regulowało się ilością wrzuconego paliwa, czyli węgla, tam, co tam popadło. Po drugie, co ich jeszcze cechowało? Niska sprawność spalania, rzędu 40-50%. I to jest ich podstawowa wada, a w związku z tym drogie w eksploatacji i uciążliwe, bo brudne i tak dalej. I dzisiaj współcześnie mają te piece jeszcze jedną zasadniczą wadę dla niektórych. Niektórzy to mówią, że to jest zaleta, ale to jest wada, bardzo poważna. Mianowicie w tych piecach można spalić wszystko. Stare opony, butelki po napojach, opakowania przeróżne. I to jest zmora też współczesnych czasów, proszę Państwa.
oszczędzają ludzie pieniądze, bo mówią tak, no mi się wala te butelki, ta opona stara, pociacham ją na mniejsze kawałki, się spali, będę miał ciepło za darmo. Tak, będzie miał to ciepło za darmo, ale jak wyjdzie ze swego domostwa, wyjdzie na podwórko, to będzie wdychał przeróżne substancje szkodliwe z tego spalania. Bo to, co się wydziela przy spalaniu takich paliw przypadkowych, jak stare opony, opakowania plastikowe i tak dalej, jest nieporównywalnie bardziej szkodliwe niż to z normalnego spalania węgla czy innych paliw. I to jest ich zasadnicze zło, że można tam wepchnąć do tego kotła wszystko. Oczywiście współczesny taki kociołek troszkę ładniej wygląda, ale również nie jest to rewelacja. Również tutaj tylko szufla decyduje o tym, ile. No i czasami jest dodatkowa dmuchawa, która się włącza lub wyłącza w zależności od tam stopnia zautomatyzowania. Natomiast generacją prawdziwą i dobrą dla współczesnych czasów pieców centralnego ogrzewania są piece z palnikiem retortowym i zasobnikiem paliwa, czyli węgla lub peletu lub innych substancji takich granulowanych, gdzie paliwo jest podawane automatycznie do pieca. My już nie musimy szufelkować, nasypiemy tam kilkadziesiąt kilogramów i to może starczać na kilka dni nieraz. Piec automatycznie dobiera sobie ilość paliwa, ilość powietrza, jest elektronicznie sterowany i w tych piecach, że tak powiem, uzyskujemy sprawność rzędu od 80 do 90%. Czyli proszę Państwa, wymieniając stary piec na nowy, wydamy pewne pieniądze, ale przeciętnie w naszym domu jednorodzinnym, nazwijmy to, spalimy około dwa razy mniej węgla niż w tym starym piecu. Czyli inwestycja nam się bardzo szybko zamortyzuje. Takie piece tam już są od 5 do 8 tysięcy złotych można kupić w takich cenach i one bardzo dobrze się, że tak powiem, sprawują. Powiem więcej, te piece zostały głównie produkowane są na terenie Polski przez polskich producentów, którzy, że tak powiem, wytrwale przebijali się na rynek, ponieważ był okres, proszę Państwa, kiedy produkty zachodnie, piece na olej i na gaz zalewały nasz rynek i mówiono, że węgiel już będzie nie do przyjęcia, tylko, że tak powiem, te nowoczesne rozwiązania na olej i gaz. Ale w międzyczasie, jak zainstalowano tych pieców olejowych i gazowych dużo, to ceny tych paliw tak poszły w górę, że niektórzy do dzisiaj żałują, że się na to zdecydowali. Natomiast ci, którzy mają przed sobą taką decyzję, to można się głęboko zastanowić, bo taki piec, jak wymienimy stary na nowy, on się potrafi w przeciętnym domu spłacić w ciągu 3 lat. A to jest bardzo szybki zwrot inwestycji. Istotną zaletą jeszcze tego pieca, proszę Państwa, jest to, że tam już nie wsadzimy tej opony, tych plastików do spalenia. Tam musimy paliwo mieć takie, na jakie paliwo jest przeznaczony dany piec. I to jest tak, jeżeli dokonamy zamiany tego na to, to zyskujemy na sprawności przeciętnie o 2 razy mniejsze zużycie paliwa, a za tym idzie i co najmniej 2 razy mniejszą emisję. Czyli taki kierunek zmian powinien być preferowany. Proszę Państwa, a teraz coś patriotycznego. Patriotą powinniśmy być zawsze. Nie tylko na polu walki, ale również na polu pracy, tworzenia. Otóż, proszę Państwa, próbowano nam ten węgiel polski zohydzić, że jest drogi, że smoli, że nie ma przed nim przyszłości. Czy ktoś z Państwa ostatnio spotkał się
z pojęciem błękitny węgiel? Czy gdzieś czytał? Czy słyszał w telewizji? Nie było. Temat był niemodny. Bo jeżeli się dążyło do zaorania naszego górnictwa i kopalni, to nie warto było wspominać o tym, że węgiel też ma swoje szanse. W międzyczasie uparci ludzie, bo tacy w Polsce też się zdarzają, w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu opracowali metodę ulepszania węgla, przemysłową metodę. To, co pan dyrektor pytał, co się stało z koksem, to jest prawie jak koks. Pewien powrót. Otóż w przemyśle, przemysłową metodą, ze zwykłego węgla następuje odgazowanie najbardziej uciążliwych substancji i zostaje nam taki niby koks, koksik można by nazwać. Nadano temu nazwę błękitny węgiel, blue coal. I to jest ta nasza przyszłość dla naszego węgla, proszę państwa. Bo tym węglem możemy palić nawet w tych starych paleniskach. I emisja, proszę państwa, proszę zobaczyć. Tutaj, jeżeli przyjmiemy, że emisja ze spalania zwykłego węgla to jest 100% poszczególnych składników, to to ma niebiesko, to jest emisja przy spalaniu niebieskiego węgla. Wybór należy do nas. Czyli popatrzmy sobie bliżej. Węglowodorów emisja spadnie do 20 kilku procent, czyli czterokrotnie. Zanieczyszczenia organiczne z tego węgla trzykrotnie maleją. Pył do 15%, to jest sześciokrotnie. NOx-y, tlenki węgla prawie pięciokrotnie. Dwutlenek siarki pięciokrotnie. CO2 pięciokrotnie. Tu czterokrotnie, tu pięciokrotnie, pomyliłem się. Także popatrzmy, zyskujemy, ile zyskujemy na tym, jeśli chodzi o emisję. A nadal ma nasze górnictwo może funkcjonować. Oczywiście nie jest tak dobrze, że ten węgiel jest, ma same zalety. Nie ma nic za darmo, proszę państwa. On jest droższy, musi być droższy, bo... Proszę państwa, ten węgiel jest obrabiany i przemysłowo i tamte część tych gazów i szkodliwych substancji przemysłowo jest wykorzystywana, bo wtedy stosuje się tam do ich utylizacji specjalne filtry i tak dalej, ale to kosztuje i takiego węgla wyprodukowano już 2000 ton. W zeszłym sezonie grzewczym on był spalany próbnie na terenie województwa śląskiego i krakowskiego, w Żywcu, w Raciborzu, w Krakowie, w Jedlinie-Zdrój. Wyniki są bardzo dobre i oczywiście można by ten temat dalej ciągnąć. Proszę państwa, za chwilę do tego wrócę, ale tu mamy taki obrazek, bo nie każdy może nawet sobie z tego zdaje sprawę, ile my czego produkujemy tak osobiście. Mamy tu do czynienia z wyliczeniem, ile na dom jednorodzinny 100 metrów kwadratowych, ile on emituje przy tradycyjnym ogrzewaniu węglowym. Proszę państwa, emisja CO2 11 tysięcy kilogramów na rok, czyli 11 ton. Jak to możliwe? Przecież my tyle węgla tam nie spalimy, prawda? A gaz jest taki lekki, to aż 11 ton tego gazu. No tak jest, proszę państwa, gdybyśmy, że tak powiem, poszli głębiej i rozpisali te reakcje chemiczne i tak dalej, no to tak to niestety jest. Emisja tlenku węgla to jest 430 kg na rok. No emisja pyłu akurat tutaj jest nie tak dużo, bo tylko 11 kg na rok, ale emisja SO2 to jest 60 kg na rok, emisja NOx 9 kg, czyli
tyle nasze domki różne, małe, bo 100 metrów to jest mały domeczek, prawda? Tyle produkuje. Wróćmy do naszego węgla błękitnego. Otóż w wielu krajach ten postęp ekologiczny, czyli oszczędzanie przyrody, jest przez państwo wspomagany. Tak się odbywa w Szwajcarii, która ma najsurowsze normy, jeśli chodzi o ochronę atmosfery. W Niemczech tamte działania proekologiczne są dotowane, dofinansowywane przez państwo. I u nas też tak powinno być. Taki powinien być kierunek. Powinno państwo wypracować metodę dopłat do tego i zachęt do tego, żebyśmy stosowali rodzimy, uzdatniony węgiel, bo to byłoby z korzyścią dla państwa i dla naszej atmosfery i dla naszych kieszeni. Czy państwo tak zrobi, czy metodę zastosuje dotychczas stosowaną, tak jak tam już to było, że uchwalono, że zakaz będzie obowiązywał, zakaz palenia węgla od tam którejś, od jakiejś daty, no i urzędnicy zrobili swoje. Problem załatwiony. Jak się z tym ludzie poradzą? Nikt się już tym specjalnie nie zajmował. Najprościej by było zastrajkować, proszę państwa, i na zimę wyjeżdżać do ciepłych krajów. Taka szansa była kiedyś przed nami, bo mówiono, że jak wprowadzimy trzeci filar, zreformujemy te całe system ubezpieczeń emerytur i rent, to wszyscy emeryci będą, że tak powiem, wypoczywać pod palmami. Ile z państwa było pod palmami w tym roku? Dopiero się wybieracie. Także, proszę państwa, nie jest beznadziejnie. Myślę, że to się da zrobić, że pogodzić dobre z przyjemnym, z rozsądkiem kierować się, że stworzyć takie programy, bo kiedy człowieka namówimy, obywatela, na to, żeby on zaczął działać ekologicznie? Po pierwsze, trzeba pokonać jego opory świadomościowe. Po drugie, musi być go na to stać. Nie wymusimy na nim działań, na które on nie ma pieniędzy. Prawda? No nie da rady. No. Na cuda nie możemy liczyć. No nie wszystkim udaje się przecież wygrywać w totolotka. Niektórzy to na życzenie wygrywali w totolotka. Ale wszystkim się nie uda, bo jakby tak było, to totolotek by zbankrutował. Prawda? Dobrze, jeszcze parę słów następnych. Nie wiem, jak my z czasem stoimy, bo... No jeszcze troszeczkę. Chyba, że już państwo zasypiacie. No i teraz, proszę państwa, no trochę może tam będą jakieś weselsze te moje obrazki. Aha, no tak. Ale ja tych paliw nie brałem pod uwagę tam w tych. Też. Proszę państwa, tu jest taki obrazek, jak się kształtują mniej więcej koszty rocznego ogrzewania domu. 150 metrów. Najstarszy kocioł, prawda, tam starej daty, ten kopciuk, tak jakbyśmy go nazwali, to jest około 3600 zł, tak statystyka wyliczyła. Gdybyśmy przeszli na ogrzewanie kotłem na pelet, to już to jest trochę droższe, na pelet lub ekogroszek, bo to samo będzie, że to ta różnica będzie, bo te paliwa są droższe, o kilkaset złotych drożej. Ale no tutaj mamy ten zarobek, że mniej paliwo jest droższe, ale go mniej spalamy, no jakaś tam różnica jest. No gdybyśmy zastosowali tutaj drogie paliwo, takie jak gaz płynny, no to jest drogo, już 8,5.
no to jest 8,5 tysiąca na rok. To jest drogo, prawda? Olej opałowy, no 8 tysięcy, też drogo. Pompa ciepła, no tutaj chciałem Państwa uczulić na to. 2100 zł to jest około dwukrotnie mniej niż na pelety i na ekogroszek. Ale, bo niektórzy mówią, no przyszłość jest przez pompami ciepła, że to jest ciepło za darmo. Nie ma nic za darmo, proszę Państwa. Bardzo wysokie koszty, nakłady inwestycyjne na pompę, duże zużycie energii elektrycznej. W związku z tym te prawdziwe koszty są i wcale nie jest to tak bardzo opłacalne. Tak, natomiast... Ale ciepło mają, bo sąsiedzi naprzeciwko mają to pompy i często u nich okna otwarte. Teraz tak, no z tego wynika, że stary piec, no to jest brudno, dużo roboty i tak dalej, ten nowy piec na węgiel jest trochę drożej, ale jest czysto, swobodnie. Natomiast jeszcze o jednej rzeczy. Gaz z sieci. No akurat tutaj w tym nie ma, ale on będzie na pewno droższy od węgla, ale mniejszy, tańszy od oleju i tego gazu płynnego. Proszę Państwa, teraz jeszcze parę słów powiem, bo to ostatnio się zrobiło modne na kanwie tego, na kanwie tego palenia, że nawet paląc w starym piecu możemy trochę poprawić i środowiska, i swoją kieszeń. Na czym rzecz polega? Otóż mamy tradycyjnie, jak Państwo palicie, bo podejrzewam, że wielu z Państwa pali w swoich tam, że tak powiem, domostwach. Palimy jak? Nasypujemy węgiel, tam rozpałkę jakąś, prawda, na spód, na, po tym, prawda, od dołu palimy, czyli na spód podpałka, po tym ten nasz węgiel, podpalamy i to tam się pali i pali i dużo smali. Natomiast odkryto no, bardzo prostą rzecz, że jeżeli odwrócimy ten proces, że najpierw nasypiemy węgla, a podpałkę od góry i podmuchamy tam trochę i będzie się to paliło od góry, mamy zdecydowanie czystsze powietrze i o wiele lepsze spalanie, o 1/3 lepsze spalanie, czyli nawet takie drobne zabiegi mogą nam przynieść pewne efekty. Czyli warto palić czysto i oszczędnie, to mamy i czyste powietrze, czyste sumienie, czysty zysk. Idźmy dalej. To mamy o tym paleniu ekologicznym, czystym. No czemu to, czemu, o jest. Jest proszę Państwa nagroda pocieszenia w postaci kominiarza, który ma nam przynieść szczęście. Proszę Państwa, pod drzwi. Właśnie powinniśmy, zaraz powiem, co powinniśmy w tym zmienić. Otóż proszę Państwa, przy spalaniu wszelkich paliw, tak jak tam mówiliśmy, powstaje oprócz dwutlenku węgla również tlenek węgla, czyli czad. Dwutlenek węgla jest nieszkodliwy, natomiast tak dla w bezpośrednim wdychaniu. Natomiast czad to jest zabójczy gaz, nie ma zapachu, nie ma woni, a bardzo szybko truje i mamy co roku ileś zgonów z tytułu zaczadzenia. To podają tam prasa, telewizja i tak dalej. Skąd to się bierze ten czad? Kiedy następują te zaczadzenia? Kiedy mamy niesprawny system kominowy lub niesprawny piec. Nasze ustawodawstwo, proszę Państwa, przewiduje, że każde palenisko, każdy komin powinien mieć raz w roku dokonany przegląd kominiarski i że kominiarz wystawiać powinien za taki przegląd świadectwo dopuszczenia
paleniska do eksploatacji. Sprawdza, czy tam jest właściwy ciąg kominowy, czy komin nie jest zatkany przez na przykład gniazdo kawki, czy komin nie jest popękany, czy nie zagraża on, ten komin, że tak powiem, zdrowiu użytkowników. I oczywiście ja nie będę tutaj Państwa wypytywał, ile osób z Państwa korzysta z tych przeglądów kominiarskich. To kosztuje, bo kominiarz te 200 zł to bierze na dzień dobry. No wie Pani, dlatego za kalendarzyk można mu dać złotówkę. Proszę Państwa, bo musimy przełamać pewne przyzwyczajenia, świadomość. Czy nam zależy na tym jego kalendarzyku? Nie. To go pogonić. On ma wykonać za te pieniądze, które chce, usługę. Ma przebadać rzeczywiście, wejść na ten komin, sprawdzić, ma aparaturę, ma obowiązek mieć do sprawdzenia ciągu kominowego, przemieść ten komin i tak dalej. Ma, i wtedy ma prawo żądać tej zapłaty. Za sam kapelusz nie dajemy, no. Nie dajmy się robić w bambuko, no. W internecie są ogłoszenia, nie czekać na takiego kominiarza, co sam łazi, tylko z tym kalendarzykiem. Ten, który do mnie przyjeżdża z internetu, go zaprosiłem, przyjechał i nie dał mi żadnego kalendarzyka, ale rzetelnie wszystko sprawdził, bo ja tego wymagałem. Wiedziałem, co mi się należy. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Oczywiście te 200 zł boli, prawda? Ale co jeszcze jest ważne, proszę Państwa? Każdy dom przeważnie Państwo macie ubezpieczony, prawda? Od pożaru, od ognia również. I tam jest taka mała, małymi literkami, taka klauzula, że prawda, w przypadku, kiedy jest zawiniony pożar przykładowo przez niesprawne kominowe i tak dalej i nie udokumentujemy ubezpieczycielowi, że mamy przegląd kominiarski, był zrobiony, ten papier jest, to nam nie wypłacą odszkodowania. No właśnie, to jest... No. Tak. Proszę Państwa, tak jest u nas i powinniśmy tą rzeczywistość zmieniać. To znaczy żądać rzeczywiście takich rzetelnych usług kominiarskich. Jest następna rzecz, o której chciałem powiedzieć. Co należy i powinno należeć do kominiarza. Otóż, proszę Państwa, jest problem w tym, że te kominy dymią, jedziemy czy idziemy przez daną miejscowość, patrzymy, z jednego komina to taki lekki dymek, a z innego to wali tam kłębiasta, te prawda i tak dalej. Urzędnicy dyskutują ciągle, jak tą atmosferę chronić, poprawić, głowy ich od tego bolą, a prostych pomysłów z innych krajów nie potrafią, że tak powiem, przestudiować, zastosować czy adoptować. Otóż, proszę Państwa, zastanawiają się wszyscy, a kto będzie to kontrolował, te dymiące piece i jak? Robią z tego ogromny problem. A ten problem jest w innych krajach rozwiązany. Robi to kominiarz. Tak jak co roku Państwo musicie jechać ze swoim samochodem na przegląd, prawda? Tak zwany tam, żeby w dowodzie rejestracyjnym przybito w tym punkcie diagnostycznym, żeby przybito pieczątkę, że samochód nadaje się do dalszej eksploatacji, nie zagraża, ma tam sprawne hamulce, to wszystko i tak dalej. Proszę Państwa, na Zachodzie w wielu krajach już dawno to wprowadzono, że również taki obowiązek corocznego przeglądu ma każde palenisko. I kto to robi? A no to właśnie robi kominiarz. On ma odpowiednią aparaturę, jedzie do danego domostwa i wykonuje badanie komina, badanie pieca, analizę spalin, są normy. Jak nie spełnia, to on nie wypełni tego kwitka i nie wolno wtedy rozpalić w ogóle w tym piecu. Nie wolno rozpalić. I teraz no przykładowo, że ktoś ma już ten kwitek, to wszystko ma, bo niby palenisko jest sprawne, ale ono by się w trakcie sezonu mogło popsuć, prawda?
ono kopci, coś się tam dzieje i sąsiedzi widzą, Niemiec to na Niemca zaraz doniesie, nie, że to tamten to kopci, bo ja mam czysto, ale on kopci, jak tam, no to przyjedzie ta inspekcja nadkominiarska i sprawdzi, jeżeli okaże się, że on zaświadczenie ma, że ten piec był jesienią dobry i wszystko było dobrze, a na wiosnę już jest źle, to też mu zakażą i każą natychmiast naprawić i zakażą mu palić. Proste rozwiązania, proszę państwa. I teraz wyobraźmy sobie, jak to by w Polsce mogło być. Te 200 zł dla kominiarza jest dużo nam wydać. A co by było, gdyby władze danych gminy, prawda, uchwaliły, że proponują dofinansowanie do przeglądów kominiarskich. Dofinansowanie, żeby ludzie korzystali. Ten kominiarz by pouczył nawet, jak tam lepiej palić, jak to, jakby dopłacili, to każdy by korzystał z tych przeglądów dla swojego dobra, dla swojego bezpieczeństwa. Prawda? I korzyść by była zarówno dla gminy, dla środowiska, bo gmina by miała orientację, bo taki kominiarz mógłby również, prawda, pisać sprawozdania do gmin. Ile jest przestarzałych pieców w gminie? Że gmina, planując jakieś poczynania proekologiczne w zakresie, prawda, poprawy stanu ekologicznego gminy, miałaby jakąś orientację. Także możliwe są takie rozwiązania. I to wspomagania państwa oprócz tak zwanej edukacji są tutaj konieczne. Proszę państwa, jeszcze dwa słowa powiem tylko o współczesnej instalacji CO. Jak ona powinna wyglądać i kiedy, co, jak to, bo nie zawsze sobie może z tego zdajemy sprawę. To tak bardzo króciutko. To jest kocioł, który produkuje ciepło. Również w domu jest potrzebna ciepła woda użytkowa. Mamy jakiś bojler, prawda? W starych systemach to wszystko było prymitywne. W nowym systemie ciepło dostarczane do systemu grzewczego z pieca jest dozowane pompą. Bo zadaniem pieca, proszę państwa, jest produkowanie ciepła z możliwie wysoką sprawnością. I dostarczanie tego ciepła gospodarzowi w takiej ilości, jaka jest potrzebna. Czyli jeżeli będzie regulacja, tak jak w tych nowoczesnych piecach jest, to z kotła, z pieca będzie pobierane do góry tylko tyle ciepła, ile jest potrzebne. Jeżeli na galoryferach będziemy mieli głowicę z regulacją temperatury, to nigdy nie nastąpi przegrzanie pomieszczeń i nadmierne, że tak powiem, marnowanie energii cieplnej. Taki nowoczesny piec z tym podajnikiem, no on działa mniej więcej w ten sposób, jak państwo tu widzicie. Tu jest ten cały zgromadzony w pojemniku węgielek czy pelet, jest palenisko, tu podajnik ślimakowy podaje opał, tu jest dozowane powietrze, całość steruje, sterowanie elektroniczne i tak to działa. I tak powinno być, czyli piec powinien dostarczać gospodarzowi tyle ciepła i tylko tyle, ile on potrzebuje i najmniej go tracić, czyli przy najlepszym spalaniu, a gospodarz ma zadbać o to, żeby z pieca pobierać tylko tyle ciepła i w te miejsca, gdzie ono jest rzeczywiście potrzebne. Proszę państwa, była tu zapowiedziana wizyta, że w przyszłym miesiącu mamy pojechać do Mazowieckiego Centrum Edukacyjnego Energii Odnawialnej. Otóż oprócz tych paliw, które dotychczas powszechnie używamy, o, nie to mi się ustawiło, również pewnym wyjściem z sytuacji jest korzystanie z energii odnawialnej. Co to jest energia odnawialna? Czy węgiel jest też, stanowi źródło energii odnawialnej? Pryncypialno tak.
Tylko że czas odnowy jest liczony w milionach lat. Natomiast inne paliwa odnawialne. To jest, proszę Państwa, biomasa, czyli paliwa uzyskiwane z roślin, z drzewa, z innych roślin, wysuszone, zgranulowane paliwa, które potocznie nazywamy pelletsem. Że ze słomy może być również. Otóż mało kto wie, że by zastąpić 1 kg węgla, potrzebne jest 1,5 na przykład kilograma słomy. Wydawałoby się, słoma takie, co to jest, nie? Źbło, o, bardzo słusznie. Okazuje się, że marnujemy tą słomę na naszych polach, rolnicy nie wiedzą, co z nią robić. Zamiast ją przetworzyć na pelec i nie ją palić. Dlaczego słoma i elementy roślin są energią odnawialną? Z prostego względu, że słoma rodzi się co roku, prawda? No drzewa nie co roku, ale ich czas jest o wiele mniejszy niż tworzenie węgla. W związku z powyższym te rośliny w czasie swego wzrostu konsumują dwutlenek węgla. I skonsumują go mniej więcej tyle samo, co powstanie dwutlenku węgla przy ich spalaniu. Czyli wtedy mamy tak zwaną redukcja dwutlenku węgla się redukuje. Inne rodzaje energii odnawialnej, no, kiedyś znane od lat były elektrownie wodne. No to też jest energia odnawialna, czysta i tak dalej. Wiatr, proszę Państwa, czyli wszelkiego rodzaju wiatraki wytwarzające prąd elektryczny. No i słoneczko nasze kochane, z którego możemy pozyskiwać energię cieplną i również energię elektryczną poprzez fotoogniwa. I proszę Państwa, jak to się wszystko odbywa, to jest temat na osobny wykład. Tego się nie da zmieścić. Ale myślę, że ten temat nam przybliży pan doktor od nauczyciel fizyki w tym liceum w Wyszkowie, który będzie dokonywał prezentacji na temat OZE w tym centrum. Otóż nie to chciałem pokazać. O. Proszę Państwa, w 2014 roku przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Wyszkowie powstało Mazowieckie Edukacyjne Centrum Energii Odnawialnej. Bardzo fajna inicjatywa. Na czasie jacyś ludzie, którzy doprowadzili to do finału, chwała im za to. Ja jeszcze tam nie byłem, byłem w innych centrach na terenie innych województw, bo o tym nie wiedziałem. Jeszcze w tym centrum zainstalowane są 25 sztuk kolektorów słonecznych, 20 sztuk fotoogniw, jest turbina wiatrowa powietrzna, taka do energii elektrycznej o pionowym osi obrotu, jest pompa ciepła, centrum dysponuje salą edukacyjną na ponad 30 osób, gdzie tam następują prezentacje. W tym centrum są wykonywane bieżące pomiary uzyskania energii z poszczególnych źródeł. Także można się z tym zetknąć. To jest przyszłość dla naszych następnych pokoleń, bo my może nie wszyscy zdążymy sobie coś takiego założyć, bo to jest też nadal dość drogie, ale jest to pewna przyszłość, bo bynajmniej tej energii słonecznej mamy na razie pod dostatkiem, bo nasze słoneczko obiecało, że jeszcze kilka milionów lat pogrzeje. I tym optymistycznym akcentem